dojechaliśmy na wycieczkę. Udało nam się chyba trafić, także psiusze już czują, że trzeba wyjść i zasuwać. Trzeba się odchudzać. 8000 kroków, kochanie. Pod górę. Wysoko. Zawsze jak jestem tak wysoko, to tak mnie w dołku ściska. Nawet nie wiedzieliśmy, że tu jest wyciąg. Fajnie jest. Dalej to uważaj. Ten na dole kończy. Nie wiem, że tam obiegał. Szturla się tam dół. Weźmiesz plecak? Wyjdziemy sobie tutaj. Siądniemy sobie, one jeszcze po trawie pogonią. Alita, spóźniony, wiesz, zagubiony narciarz. Odmrożony. Powinien być kategoryczny zakaz wycinania drzew. Drzewa to są najpiękniejsze. Jedziemy do Ohana, ponieważ udało mi się wysprzedać lodówkę. Jest właściwie pusta. No i trzeba się zaopatrzyć z racji diety. Wiecie, trzeba się zacząć ogarniać, ale Krzysiu chudnie. Krzysiu je tak, jak jeść powinien i Krzysiu chudnie. A ja nie. Krzysiu nie jest słodyczy. A tak, no a ja nie jestem w stanie nie jeść słodyczy teraz. Ale z drugiej strony te przepisy, które robi Krzyś, mi mega smakują, więc przy okazji też je jem. Plus dokładam sobie jakieś ciastko albo bułkę. Strasznie dużo ludzi jest w Ohanie. Nasz parking jest tutaj zajęty, no, tak pod koniec. Lecimy. Czas start. Krzyś jest od listy zakupów, a ja jestem od wymyślania dodatkowych rzeczy do zakupów. Yo, witamy was na kanale Enjoyment Family, ja jestem Krzyś. A ja Marta. Dzisiaj będziemy robić... dużo rzeczy. Zaczniemy od śniadania. Tak, robię najpierw śniadanko, a później? Bo jeszcze nie znam planu. Później zabieramy się za pokój Mikołaja. Trzeba go zaplanować, ogarnąć, zobaczyć co potrzebujemy jeszcze kupić, sprawdzić czy mamy wszystkie kontakty. Mam nadzieję, że pokój Mikołaja pójdzie do przodu i będę mogła zrzucić to z głowy, bo cały czas mi to w głowie siedzi. Ale najpierw śniadanie. Okay. Zrobiłem sobie kawkę. Pyszną kawkę, taka mi kawka wyszła, zobaczcie. Spróbuj moją. Co to jest za kawa? Ona jest dobra. Pycha jest, to nie? Pycha jest, ale no to co to jest za kawa? Knajpie takie nie zamówisz? Nie, no bo to jest inna kolejność, bo najpierw się leje kawa, a później się leje mleko. A zazwyczaj jak masz cappuccino, to najpierw się leje mleko, a później się leje kawa. Co mam wyciągnąć? My będziemy korzystać z aplikacji Keto Cycle, którą już wam wcześniej pokazywaliśmy. Tak nadal korzystamy, także idealny sposób na pomysł na śniadanie, obiad i kolację. Jeżeli wiecie, nie za bardzo potraficie gotować, no to tutaj macie wszystko. I dzisiaj mamy keto serowe tarty z szynką. Przy okazji wam jeszcze powiem, bo ktoś tam mi mówił, że na przykład śniadania często się powtarzają i moi drodzy, jeżeli na przykład wasze śniadanie często się powtarza, to zawsze możecie sobie zmienić posiłek i tutaj z panelu wybrać całkowicie inne śniadanie, które wam by odpowiadało. Co miesiąc te przepisy się zmieniają też, dochodzą nowe. Kolejny nowy miesiąc, kolejne nowe przepisy. Przynajmniej mi tak doszło i taką informację też tutaj na aplikacji dostałam. Generalnie cała aplikacja ma za zadanie nam porządzić taki bilans kalorii, żeby wszystko się zgadzało. Więc jeżeli na przykład macie mniejszą pulę śniadań, to znaczy, że na przykład coś później, obiad albo kolacja jest bardziej kaloryczna i musicie się zmieścić, wiecie, w tej ilości kalorii, którą tam macie założoną. Czasami zdarza się, że coś się powiela, na przykład dwa razy, ale wiecie, to jest też taki plus, przynajmniej dla nas, no nie wiem, może dla was nie, ale dla nas bardzo duży, że na przykład jeżeli mamy trzy posiłki ze szpinakiem, to ja kupując szpinak, wiem, że go zużyję. A jeżeli miałabym na przykład raz posiłek ze szpinakiem, ja muszę kupić i tak całą paczkę, to potem wiecie jak to wygląda, że ten szpinak się nam zepsuje. Więc aplikacja też to bierze pod uwagę, żeby nie wyrzucać tych składników, tylko żeby po prostu je wykorzystywać. To jest dla mnie ogromnym plusem. Wiem, że może czasami sprawia to, że to jest monotonne, natomiast przynajmniej nie tracicie ani pieniędzy, ani nie wyrzucacie jedzenia. Czekajcie na chwilę, potrzebuję Martę. Gdzie jest czosnek granulowany? No... co znać? Cebula granulowana, nie cebula? Czosnek. Ale to też nie znalazłem. Okej, okay. Trzymaj. A co mamy? Ju, tak szybko? Bez cięć. Jaki? Normalnym. Miałaś gdzieś z kitraną. Nigdzie widzę, nie widzę, że się tak, cała poprawiasz. Bo ja chodzę cały czas z cebulą granulowaną w tylnej kieszeni. No durny. Dobra, przygotowujemy składniki i lecimy ze śniadankiem. We'll be right back.
Śniadanko gotowe. Martusia mi pomogła jednak. Podzieliliśmy się na pół, bo sam bym nie dał rady. Bez soczek. Ty chcesz soczku, ty nie. Nie możesz soczku. Ty wodę. Chcesz wodę? Czy męż mój pił wodę dzisiaj? Nie. Nie dałaś mi. Dasz mi wodę? Tak. Dałaś mi wodę, a ty sobie soczek. Pytałam. Co pytałaś? Czy chcesz soku? Nie, powiedziałaś mi, dam ci wody. Fajne. Bardzo smaczne. Jak to wygląda w środku? Ale one wszystkie są takie restauracyjne. Także jakbym nie został w restauracji, to nie czułbym się w ogóle oszukany. Tak. I nie? Generalnie jak komuś to przyrządzasz, to też wygląda, jakbyś miał Bóg wie jakie umiejętności kulinarne. Mm-hmm. No nie? A to właściwie w ogóle nie twoja zasługa. Ale nie ma co się przyznawać. Bardzo dobry przepis. I bardzo ładne. My już po śniadanku, więc jedziemy po paczki, bo Marta zamówiła jakieś rzeczy, jeszcze nie wiem jakie, dowiem się dopiero w paczkomacie. Jedziemy je odebrać. Chodź. Ważne pytanie. No chodź. Tak właśnie robimy coraz więcej kroków. Chodź. Co tam? Co jaki research? Na imię Mikołaj, czy dobre imię wybraliśmy? Dużo z was ma Mikołajów, synów. Grzeczni są, bo jak nie, to imię zmieni. Większość mówi, że nie są grzeczni. No właśnie o to chodzi. A ja czytałam o imieniu i że to nie jest grzeczne imię. Więc jakby nie było, stracę to 200 na napis. Zmienię imię! Nie zmieniamy. Nikodem jeszcze, jest Niki. Nie chcę Nikodema. Czego nie chcesz? Wybraliśmy już imię i takie zostanie. To grzeczni są? Musi być. No, na pewno jest jakiś jeden przypadek w kraju grzecznego Mikołaja. Niech osoba, która ma grzecznego Mikołaja, napisze, ja mam. Boże. Chociaż Marta ma bardzo złe opinie. Imię Marta. Straszne dziewczę. W życiu bym tak córki nie nazwała. Moja mama to kamikadze była, że mnie nazwała Marta. No nie? Internetu nie było wtedy, więc nie mogła posprawdzać. Mąż też odważny. Trzeba być odważnym, nie miękkim, no nie? Żona Marta. To trzeba mieć duże jaja. A mieszczą się w gadkach? Lecimy do paczkomatu! Auć. 20 minut dla Lita. A wy już po prostu... To. No co? A ja to ja mam. To co, idziemy mierzyć? Tak, idziemy mierzyć, tylko rozpakuję jeszcze paczki. Trzymaj się. Teraz przebiorę paczki. To jest... Pajączek. Kolejny? Tak. Nie jest do siedzenia przy biurku. Koniec. Ty mogłabyś już terrarium mieć. No, to mogłabym. Ale ty miał dobre opinie. O, no ten jest, trzyma się, bo to jest sztywne. No i co? Tylko muszę się to ścisnąć. W końcu przestanę się garbić! Ja już zrobię, jak zrobię przegląd pajączku, to będzie bez świat. Muszę z niego pomocy. Pomóż mi. O, bo sytuacja bez wyjścia. Nie potrzebuję niczej pomocy. Wiem, że nie potrzebujesz, zawsze to mówisz. Kto kupuje sok z kawałkami owoców? Fuj! Niedobry jest! Dobry jest! Nie smakuje mi. Dobra, dzisiaj będziemy ogarniać pokój Mikołaja. Znaczy ogarniać, nie będziemy nic zrobić kompletnie, tylko będziemy go mierzyć i sprawdzać, co nam tu gdzie wejdzie, jakie mamy odległości od grzejnika, żeby wszystko zaprojektować sobie. Może jeszcze dzisiaj złożymy łóżeczko, ale to nie wiem, czy dzisiaj jeszcze zdążymy. Co dzisiaj robimy? Składamy łóżeczko, czy mierzymy pokój i go projektujemy? Mierzymy pokój, jak coś idziemy po farbę i malujemy. Taki miałam pomysł. A ty masz w ogóle pomysł jakiś? Tak, mam parę zapisanych, ale chcę to zobaczyć tutaj. To ty chcesz dzisiaj malować młodego pokój? Mamy dwa kolory, szarego i zielonego farby. Jeżeli będą pasować, to te możemy wykorzystać, a jeżeli nie, to trzeba będzie jechać, kupić i zacząć malować, bo w życiu nie zaczniemy z tym pokojem robić. Czas tutaj zmierzyć wszystkie ściany, żeby móc zaprojektować pokój. To jest na razie sywal, tu było parę jeszcze poprawek, przeróbek. Szerokość 3 metry i 20 cm. Ogarnia temat. Na razie układamy wszystkie te rzeczy typu okna, zasłony i tak dalej w pokoju, żebyśmy mieli plac, jak to poustawiać. Alita nam dzielnie pomaga. Ali!
Ona naprawdę ma większe legowiska, ale lubi to. Jeszcze uwielbia wyciągnąć poduszkę ze środka i leżeć nie wiem na czym. Krzyś wrzuca wszystkie wymiary i tak dalej. Zaraz będziemy bawić się z kolorami i układaniem mebli. Tak do biurka ja zrobię koktajl truskawkowy. Też keto. Będzie coś na ząb, szybciutko. A potem przejdziemy do obiadu trochę później. Część z Was może nie wiedzieć, co to jest Keto Cycle. Jest to aplikacja z dietą ketogeniczną. Część z Was pisała mi, zamówiła ją od nas z naszym kodem rabatowym, który też jest, podaję Wam go w opisie. Że się super sprawdza, że dajecie radę, że widzicie pierwsze efekty, że są kilogramy w dół, to jest najważniejsze. Dieta jest prosta, wszystko układa się Wam tam samo. Macie listę składników, gdzie idziecie do sklepu, od razu wiecie co kupić, ile kupić. U nas Krzysiu jest na niej w 100%, ja z racji ciąży niestety dojadam, podjadam jeszcze jakieś inne rzeczy. Przede wszystkim, wszystkim smakują te przepisy, bo mieliśmy okazję przetestować je na naszych gościach i udało się. Smakowało. Nikt się nie zorientował, że jest to w jakikolwiek sposób dieta. Właściwie nikt tego nie połączył, ponieważ dieta keto jest dietą łatwą, smaczną i przede wszystkim nie czuć wyrzeczeń w tej diecie. No oprócz bułek. Bułka, 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 bułka. Krzyś mi kiwia całą głową, że czasami bułkę to by zjadł, no nie? Dieta jest w przystępnej cenie, można ją wziąć na miesiąc, żeby sobie na przykład spróbować. My nie potrafilibyśmy sobie tego sami ułożyć, a jeżeli ktoś już daje nam gotowy przepis, zbilansowany pod kątem iluś tam posiłków dziennie, no to jak dla nas super ekstra czat. Próbujcie, trzymamy za Was kciuki. Lecimy dalej z tym dniem. Znaleźliśmy łóżeczko takie, jakie mamy, więc jeden mebel się zgadza. Już żeśmy się pokłócili. Jak się pokłóciliśmy? A nie? Pokłóceni jesteśmy? Ja pierdziłem, jak ten czas leci, że człowiek się nie zorientuje, że pokłóciony jest. A może nie jesteśmy już czasem pogodzeni? Wystoją dzisiaj Sofę Noel i chcę, żeby kupić fotel. Rób co chcesz. No co ty, mam to na taśmie. Mam to na taśmie. A mnie nie dotykaj. Ty jesteś kupol. Co mnie tyckasz? Będziesz chciał, żeby cię pogłasiała? Będziesz chciała sprzedawać? Tak. I robić problemy, że mam to znosić niby po schodach? No. Dasz radę mu zmienić kolor na brązowy? W ogóle trzeba parapet zamontować nad grzejnikiem. Okej, okay, na razie pokój wygląda tak, czyli biednie. Mamy łóżeczko, mamy komodę, która jest w innym kolorze niż ten, ale nie mogliśmy naszej znaleźć. Pomalowaliśmy sobie jedną ścianę i mamy regres twórczy. I dodaliśmy jeszcze ten parapet nad grzejnik. O tak, tak. Moim zdaniem to zyskało dużo ten pokój, ten parapet. No niesamowicie. Ewidentnie po prostu brakowało takiego parapetu. Jakiś dywanik walnąć. No ale nie mamy fotela. Ale to mówiłaś, że w sprzedaży kupisz fotel. A czy już się zmieniła wersja wydarzeń? O co chodzi? Aha. Coś mi tutaj dosypało. Zrobię tego więcej. Tylko strasznie wolno zaczyna działać. Przechodzimy do obiadu, bo siedzimy przy kąpie. Dzisiaj chcemy skończyć projektowanie tego pokoju, ale trzeba się sposiłkować. I będą steki z polędwicy. No tak właśnie obstawiałam polędwicę, ale nie chciałam strzelić głupio. W takim razie pieczareczki. Mamy tutaj trzy, będą cztery. Ale cztery się nie zmieściły, więc... Po co to mówić w ogóle? No bo dziwnie to będzie. Oj, patrz jak się zmieściły. Po co ją ukrywać, tą biedną pieczarkę? Ona się czuła osamotniona, biedna i stłamszona. Zacznijmy od tej biednej, stłamszonej pieczarki.
Słuchajcie, u nas dzisiaj będzie iść randkowa kolacyja. Przepięknie to wygląda. I my tu akurat w tym przypadku połączyliśmy sobie dwa dania w jedno. Bo przeoczyliśmy, więc stwierdziliśmy, że tak będzie spoko. Linka cieknie. To ja wniosłem. Tak, link do apki dajemy wam w opisie, tak jak zwykle. Będziecie mogli zrobić takie samo cudo jak my. To naprawdę wygląda, jakby to robił ktoś... Kucharz. ...w restauracji, no nie? A to myśmy zrobili. Tak. My, po prostu my. Tyle jak smakuje, bo wygląda mega dobrze. Tak. Jedyne co mogę powiedzieć to wow. Pomidory to moja wariacja. U jaki mięciusie. Nie dosmażył się? Jest wszystko usmażone dobrze. No tak widzę, że... Jest dobrze, jest dobrze. Musisz spróbować z tym czosnkiem. Dobre? No nie ma szans, że będzie tak dobra jak Krzysztek. No pieczarka wygląda zarąbiście. Też przepyszne? Mogłam trochę bardziej posolić? Mój jest bardziej wysmażony, żeby nie było. To masełko daje radę, co nie? Potem widzimy się w dalszym projektowaniu pokoju. Sweet.